W październiku gościem Miejskiej Biblioteki Publicznej była pisarka Anna Fitzner-Ogonowska, autorka bestsellerowej trylogii o losach Hani i Mikołaja z sagi o szczęściu. Anna Fitzner-Ogonowska, jak sama o sobie mówi, nie wyobraża sobie życia bez rodziny, przyjaciół, miłości i książek. Mieszka w Warszawie z mężem i dwójką dzieci. Przez lata pracowała jako nauczycielka, a jej debiutancka powieść Alibi na szczęście, która ukazała się w maju 2012 roku, to książka, którą pisała o sobie i dla siebie. To, co pisała, chowała do szuflady, aż pewnego dnia przyznała się o tym mężowi, który potajemnie wysłał fragment książki do wydawnictwa. Proszę sobie wyobrazić, że za jakiś czas też przy sobotnim śniadaniu mój mąż mówi coś takiego. Coś ci pokażę. Przynosi laptop, otwiera go i mówi: przeczytaj. A tam jedna z redaktorek Znaku, już teraz tam nie pracuje, ale może Państwo znają, pani nazywa się Klementyna Suchanow, napisała ostatnio wspaniałą biografię Gombrowicza. Napisała coś takiego do mojego męża. Dziękuję za te 30 stron, ma Pan rację, żona ma bardzo sprawne pióro, proszę o resztę. I oczywiście wysłaliśmy resztę tekstu do wydawnictwa. Po miesiącu przyszła odpowiedź, że oni bardzo chcą to wydać, bardzo szybko. I bardzo chętnie to zrobią pod warunkiem, jeżeli podpiszę z nimi umowę już na kolejne książki. Czyli alibi zabierają już teraz, a ja mam siadać i pisać dalsze losy bohaterów. I tak też się stało. Kilka miesięcy później na rynku pojawiła się kontynuacja losów bohaterów zatytułowana Krok do szczęścia. A w wakacje 2013 roku ukazała się ostatnia część trylogii Zgoda na szczęście. Autorka przyznała, że gdy już postawiła ostatnią kropkę, będąc pewna, że zakończyła tę historię miłości Hanki i Mikołaja, czytelnicy pragnęli więcej. Drogą kompromisów z wydawnictwem zgodziła się napisać krótką etiudę literacką o kolejnych świętach bożonarodzeniowych w życiu jej bohaterów. To proszę sobie wyobrazić, ja pisałam tę książkę nad morzem, bo to było lato. Siedziałam w leżaku, moja córka gdzieś tam puszczała mi kolędy, żebym weszła w klimat Bożego Narodzenia. Lato. Tak. I tutaj też znowu wiedziałam, jak się zacznie, jak się skończy, a że miałam mało czasu, więc musiałam pisać szybko. I na tych wakacjach mój syn, 4-letni wtedy, zadał mi takie pytanie: mamo, a dlaczego żadna mama nie siedzi na plaży z laptopem, a ty zawsze? Ja sobie zdałam sprawę, że moje dziecko, ono mnie zawsze, starsza córka nie, bo mam też starszą córkę, ale ten młodszy syn, przy którym tak naprawdę powstało alibi, bo był malutki, on zawsze mnie widzi z laptopem. Gdzie bym się nie obróciła, jak gdzieś jedziemy, podróżujemy, to ja z laptopem. Wakacje z laptopem. I po prostu w kółko. I tak sobie wtedy obiecałam, że już nigdy tak nie będę pisała. Że moje dziecko musi mnie zapamiętać jako taką normalną mamę, która po prostu leży na leżaku i nic nie robi. Autorka cieszącej się dużą popularnością sagi o szczęściu przyznała, że do bohaterów swoich opowieści bardzo się przywiązuje. Tworzenie zaczyna już rok przed napisaniem pierwszego słowa. Gdy wymyśla historię, układa ją w głowie, nadaje jej kształt, a dopiero później spisuje ją na kartki. Żeby napisać powieść, czyli stworzyć świat, stworzyć bohaterów, dać im cechy, każdy bohater musi być inny. Ja muszę być bardzo mocno na nich skupiona. I to musi być taka ścieżka tylko ja i oni. Sprzedaję to złe słowo, ale ofiarowuję tę moją optykę swoim bohaterom, bo po prostu mam wrażenie, że jak tak będzie, to ci bohaterowie będą prawdziwsi, tak? A jak bohaterowie są prawdziwi, to powieści są prawdziwe. Jak są prawdziwe, to czytają się jak życie. I taka jest moja ambicja, żeby te powieści czytały się jak życie, żeby czytelniczka brała do ręki i żeby przychodził taki moment, że ona jest zmęczona, chce spać i idzie robić sobie kawę, bo ona jednak nie chce spać. Ona jednak chce wiedzieć, co będzie dalej. Książki Anny Fitzner-Ogonowskiej to głównie literatura kobieca, romanse o bogatej i niezwykle emocjonalnej fabule. To opowieści o miłości, rodzinie, nadziei, z intrygą i tajemnicą w tle. Na rynku wydawniczym dostępne są również dwie inne powieści autorki, Czas pokaże oraz Okruch. Obecnie jest w trakcie pisania kolejnej książki. Jak piszę książki,
To zupełnie, ale to zupełnie nie myślę o czytelnikach. O misjach, o tym, kto co napisze, kto co pomyśli. Jak pisałam Alibi na szczęście, to naprawdę robiłam to tylko i wyłącznie dla siebie. Ja pamiętam te emocje, które mi towarzyszyły. Ja po prostu byłam sztywna od tych emocji. I teraz, kiedy piszę kolejne książki i mam już taką świadomość, że one pójdą do ludzi, że one będą oceniane, że one będą filtrowane przez bardzo dużo, bardzo różnych emocjonalności, to proszę Państwa, ja nie mogę o tym myśleć, jak piszę. Dlatego, że to, nie wiem, czy by mnie zablokowało, ale jak piszę, to zawsze poszukuję tej świeżości, którą miałam w sobie pisząc Alibi na szczęście. Z prostej przyczyny, żeby nie występował szum informacyjny między mną a światem, który opisuję. Podczas spotkania autorskiego z Anną Fitzner-Ogonowską można było zakupić egzemplarze powieści autorki z cyklu Alibi na szczęście oraz uzyskać od niej autograf ze specjalną dedykacją. Pięknie, dziękuję. Dużo zdrowia. Dziękuję. 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 Dziękuję.